Szanowni Państwo, drogie jury, drodzy uczestnicy i drodzy słuchacze. Witamy Was serdecznie na pierwszej sesji licealnej podczas konferencji International Medical Congress of Silesia Sing 2023. Bardzo cieszymy się, że tu przybyliście. Jest to dla nas nowość i cieszymy się, że mamy możliwość otwarcia się na młodszych kolegów. Zacznijmy może dzisiaj od przedstawienia jury. Przewodniczącą naszego jury będzie pani doktor Agnieszka Biurek, lekarz-rezydent z anestezjologii i intensywnej terapii. W składzie komisji również pani doktor Joanna Smolarczyk, lekarz-rezydent w dziedzinie psychiatrii, pani doktor Aleksandra Baca, lekarz-rezydent z anestezjologii i intensywnej terapii i zdalnie pani doktor Marianna Łoskot, lekarz-rezydent z neonatologii. Drogie jury, przypominamy zasady oceniania. Oceniają Państwo pracę w czterech kryteriach. W każdym mogą przyznać Państwo od 1 do 5 punktów. Nie przyznajemy połowek punktów, wyłącznie całe punkty. Kolejność prezentacji dzisiaj będzie zgodna z książką abstraktów. Maksymalny czas na prezentację to 7 minut i 3 minuty na dyskusję. W momencie przekroczenia czasu wyliczana jest kara punktowa oraz autor musi przejść od razu do podsumowania swojej pracy. W trakcie oceniania jury będzie oceniać pracę w czterech kryteriach: poziomu merytorycznego, poziomu prezentacji, dyskusji, a także udziału własnego w pracy. Dodatkowo możliwe jest przyznanie 20% premii punktowej za prezentację w języku angielskim. Na koniec sesji jury zwraca karty oceny, a jutro podczas oficjalnego zakończenia będą ogłoszone wyniki dzisiejszego konkursu. Zapraszamy w takim razie teraz pierwszą pracę, panią Aleksandrę Kobyłecką z pracą Potential Use of Apple Cider Vinegar and Grapefruit Extract in the Prevention of Staphylococcus Epidermidis Endocarditis. Czy jest pani Aleksandra? Ona się spóźni. A spóźni, a dobra, przepraszam bardzo. W takim razie przejdźmy do pracy numer 2, tą pracę przedstawimy na końcu. Pana Kac Prawoźniaka z trzeciego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu z pracą Doping in Sports. Okay. The study, the drugs are a huge problem in today's world. They come in many forms and for many reasons, but I would like to focus on one particular type of drug abuse. I'm talking about doping in sport. Doping is a way of artificially boosting a sportsman's body in order to let him achieve greater feats. Sounds promising, but not only is it unfair towards those who decide to stay clean, it is also dangerous and practically illegal. Doping isn't just substance abuse, as there is more than one way to undergo it. It can be divided into three main categories. Pharmacological doping, which consists of surgical procedures, pharmacological doping which prevents the distribution of various substances into one's body. Physiological doping, which consists of surgical procedures, mainly transplants and transfusions. And genetic doping, which has a goal to intervene in patients' genes and modify them. Starting with pharmacological doping is the most common one, but it also has a huge downside, which is high detectability level.
excess of certain substances can be easily detected in one's blood. Now, the reverse amount of different substances have as protein values. However, this can also be divided into more general groups and it's easy to wrap your head around the topic. We have anabolic steroids that focus on creating and boosting additional mass in a person's body. It happens by stimulating cells into faster division, allowing the organism to build more tissue. A good example is oxymethylene, which is used to rapidly build muscle tissue. Some hormones. Human body possesses a lot of hormones on its own. Nevertheless, injecting it with too much can be fatal. Regulate and modify actions of tissues. A good example is LHR factor, which influences bone marrow. This causes red blood cells to be produced more quickly, which allows great physical effort. Steroids are substances that drives the organism. The right thing is to increase the activity of nervous system. A lot of them may be impacted on a daily basis, for example, nicotine or caffeine. They make people more active and focused, but are also reducing the exhaustion. A good example is ephedrine, which causes the release of adrenaline and noradrenaline. Next up is physiological doping. Physiological doping is very different. It focuses on surgical boosting of a patient's body by either adding or removing certain tissues from it. It's the department where it is injected. Good examples are either of mast cell tissue, removal of fat tissue, or blood transfusion. If not conducted correctly, these actions may have fatal consequences for the patient. However, they are not as attractive as pharmacological guys, mainly because they are harder to execute and they also are required to handle. Next one is genetic doping. This is a very important part that has been discovered due to rapid scientific advances. It specifically targets patient genes and alters them in order to create the most efficient physical anomaly. As of now, there have been no official records to this practice, either because of nearly impossible odds of detecting it, or because it hasn't been around long enough to be perfected and implemented into sports. Even if this means gene doping entirely hypothetical, it's a matter that should not be ignored, given how quickly it could become reality. Possible techniques may include altering the genes that are already in patient's body using gene therapy, or using genetically modified genetically modified microorganisms such as bacteria or viruses, as seen on the slide. Health concerns. It can be said without a doubt that turning to any of mentioned methods purely to improve yourself is a huge health threat. While a person's general health is endangered, cardiovascular, muscle, and nervous systems are the ones taking the most hits. Majority of these threats being substances. Stimulants can cause hypertension and elevated heart rate, insomnia, excessive aggression, and other examples of losing control over your emotions. Steroids are no better with risks of a heart attack or very strong autonomatosis, cancer, kidney failure, or even depression. We also take a great toll on reproductive organs. Growth hormone can be used to ease post of degeneration. However, it can lead to muscle behavior, extended blood pressure, and brain inflammation. But serious and blood stress presents a different type of threat, which is the risk of subjects in your system rejecting the tissue that's being implanted. It happens because of the difference between HRA and patients. Doping does not only ruin people's health, it also ruins people themselves, as even learning professionalized placement reach out to these measures. Website with their health, the Chinese scheduling, the public opinion graphs, and they are prohibited from participating in any current competition. A couple of examples should be provided. Starting with tennis leagues in 1904, an American athlete took part in Olympic Games and participated in a marathon winning gold. During the run, he took a dose of strychnine twice, which stimulates neurons. He reached the finishing line in a pretty bad state, and later studies have shown that the next dose of strychnine could have killed him. After the doping, he decided to quit sports for good. Ben Johnson in 1988, a Canadian athlete participating in Olympic Games' sprint race, also in England, and also during the marathon. His record-breaking win in 1988 was the peak of his career. It didn't last for long though, because a steroid, precisely stanozolol, has been found in his urine sample.
is both legal and right by this point, right? And a couple of years later, it was found that kind of legal, which caused him to get disqualified for him. There is one of the most famous cities of the recent years into the past of the second. And the boy was wished when it was confirmed that for over a decade, Lance has been undergoing the most advanced decade that has ever been introduced. All his victories were derived from him, as he received a lot of badness, I think. Cortisol, the stress level, blood level, even transfusions, even an entire arsenal of this with him. Luckily, we have the World Anti-Lytic Agency, which takes care of anxieties. But in conclusion, I can tell that this is every case is something that can be mounted. The topic is indeed a parallel play and should not be discouraged, but should be discouraged among every group. It fits students' health and even wise, doing this beautiful parties that were linked to the platform and then completely ignores the use of morality and ethics. It defines making out of children work and gives a plain meaningless shortcut. Education on this topic should be easily present so that we can be sure that next generations of students will try to keep the good name of instinct. Thank you. Thank you very much for the presentation. And now it's time to discuss. To moje takie pierwsze pytanie, które mi się tutaj zaraz nasunęło. Skąd w ogóle zainteresowanie takim tematem u Pana? Czy Pan trenuje na przykład jakiś sport? Sporty zawsze były duże w mnie w życiu, więc stwierdziłem, że na start, jak już pierwszy raz uczestniczyłem do takiej okazji, stwierdziłem, że najlepiej będzie zrobić coś, co ja wręczy dwa aspekty, czyli coś, co na przykład będzie w zakres tematu, czyli medycyna i biologia, ale też coś, czym jednocześnie się interesuje jako taki dodatkowy aspekt i coś, co sobie uznaje, czyli na przykład właśnie sport i to, co jest to naturalny i zdrowy. No, temat na pewno jest fantastyczny, tym bardziej, że tutaj bardzo fajnie przedstawił Pan też przyszłość, tak? I to, na co sport i komisje sportowe muszą się przygotować i z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć w związku z tym, że ludzie będą kombinować, mówiąc wprost, tak? Że będzie to coraz trudniejsze do udowodnienia i wykrycia, a tym bardziej może też tak nawiążę trochę do oddziału, w którym pracuję, ale na intensywnej terapii zdarzają nam się pacjenci, którzy no, są po niekontrolowanym użyciu i wykorzystaniu wielu takich substancji. I niestety, o ile jeszcze, jeżeli wiemy, jaka to była substancja, to czasami możemy bezpośrednio skontrolować jej działanie, o tyle przy nowych substancjach no, znalezienie źródła i pomoc takim pacjentom jest też dla nas sporym wyzwaniem. Także temat na pewno bardzo ciekawy. Jeśli mogę też szanować uwagę, że na pewno z każdym rokiem specjalny artykuł, który wymienia wszystkie zakazane metody i substancje jest modyfikowany i ustalony przez Światową Organizację Antydopingową. I na pewno ta liczba się zwiększa z każdym rokiem. Tutaj z 2022 roku ona wyniosła na poziomie 419 różnych produktów substancji i według mnie przyszłości i będzie rosnąć. Ja już dziękuję, gratuluję tej prezentacji i tak jeszcze chciałam tylko dodać, Pan tutaj słusznie powiedział, że wybrał Pan temat, który Pana interesuje, tak, który Pan wierzy na początek, gratuluję tej decyzji i tak już ze swojego doświadczenia mogę doradzić, żeby się tego trzymać, nie tylko na tą pierwszą prezentację, ale na resztę swojej kariery, czy naukowej, czy zawodowej, dobrze wybierać temat, który Pana faktycznie interesują, tak więc gratuluję. Halo, tak, słychać mnie? Mogę mieć pytanie? Ja teraz Pana nie słyszę, Pan mi odpowiedział, ale nie słyszę. Marina, słyszysz nas? O, tak, teraz słyszę. Ja witam serdecznie Państwa, witam Szanowną Komisję. Już gratuluję samej odwagi występu na konferencji, a przechodząc do meritum, bo ja tu mogę długo gadać, jak większość z obecnych na sali wie, proszę mi powiedzieć, czy Pan zna jakieś przypadki dopingu u dzieci?
Czy to jest częsty temat? To jest taki mój trochę koniczek, bo ja się dziećmi zajmuję, także trochę też medycyną sportową u dzieci, także czy pan coś, cokolwiek wie na ten temat? Ja osobiście jeszcze w kwestii dzieci tego tematu nie eksplacjonowałem u siebie. Jednak mogę tylko na ten temat powiedzieć, że jest to też bardzo duży problem naturalnie, w ogóle większy, bo jeśli dzieci jeszcze nie są pewnie rozwinięte, to szpikowanie takimi metodami może naprawdę nieśmiertelne skutki. A do tego też temat, który najbardziej przeraża, jeszcze raz odniosę się do wyniku genetycznego, bo właśnie idea, na przykład jakaś osoba dziecka, która modyfikowana genetycznie specjalnie, powiedzmy laboratoryjnie, aby potem po prostu być tak zwanym skazaną na sukces z metodem. Bardzo dziękuję. Ładnie pan wybrnął, jeśli mogę powiedzieć, ale tak, jest to bardzo niebezpieczne zjawisko powszechne i tu nie tyle jest kwestia, że dzieci chcą, tylko rodzice. Także nie zawsze ambicje są ważniejsze niż zdrowie dzieci. To taka moja skromna uwaga i tutaj też to jest pytanie też odnośnie doktor Wiórek, o ile jest na sali, bo tak słyszałam, tak mi się zdaje, a propos tych problemów na intensywnej terapii, to wpływa nie tylko na takie skrajne przypadki na intensywnej terapii, ale później też na całą gospodarkę hormonalną, która rzutuje na całe życie. Jeszcze raz gratuluję panu pracy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. I zaprosimy teraz kolejnego autora, panią Paulinę Kumię, z prezentacją How do space conditions affect the nervous and motor systems of astronauts. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Paulina Kuzia i jestem przedstawicielką pierwszego liceum w Krakowie oraz też przedstawicielką jednocześnie Klubu Astronomicznego Kantarat. I chciałam Państwu przedstawić dzisiaj trochę mojej pasji, trochę mojego hobby, mianowicie to, jak właśnie warunki kosmiczne wpływają na astronautów i czy to jest bezpieczne i ogólnie fragment medycyny kosmicznej. Zacznijmy od tego, że podczas pierwszych lotów na Księżyc ludzie niekoniecznie byli świadomi tego, jakie to może mieć skutki na człowieka. Pomimo tego, że tak naprawdę medycyna kosmiczna narodziła się trochę wcześniej niż miała miejsce pierwsza misja kosmiczna, mianowicie Apollo, cały program Apollo i podczas tego programu Apollo 11, podczas to właśnie której pierwszy człowiek stanął na Księżycu, nie byliśmy wtedy świadomi tych skutków aż tak, jak jesteśmy teraz. Jednakże wcale teraz nie wiemy wszystkiego. Myślę, że należy tutaj wspomnieć o tym, że właśnie do końca misji Apollo naukowcy zauważyli to, że te warunki kosmiczne są dużo bardziej odmienne od tych ziemskich, co zaburza prawidłowe funkcjonowanie wielu układów narządów u człowieka. Po zakończeniu misji Apollo zastanawiano się, czy w ogóle loty w kosmos są bezpieczne. Tak więc przez 25 lat długo trochę się zastanawiali, ale przez ponad 25 lat nie ruszyliśmy w tym kierunku wcale. Jednakże po tych 25 latach wysłaliśmy na niską orbitę okołoziemską międzynarodową stację kosmiczną, co przez kolejne 25 lat umożliwiło nam odpowiadanie na wiele pytań związanych z właśnie człowiekiem. Umożliwiło nam to odpowiadanie na pytania, jak działają te mechanizmy, jak powstają te skutki oraz to, jak możemy im zapobiegać. Oczywiście medycyna kosmiczna nie rozwijała się tylko i wyłącznie na badaniach na człowieku, bo oczywiście swoje początki, jak większość dziedzin naukowych, zaczynały na zwierzętach. Tak więc tutaj też dużą rolę spełniły gryzonie, między innymi gryzonie, właśnie w rozwoju medycyny kosmicznej. Ale po tych 25 latach badań już mamy taką świadomość, co prawda tych skutków jest dużo, ale mamy na tyle dużą świadomość, że możemy chodzić na Księżyc. I już prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku wrócimy na Księżyc, a za ponad 2 lata w końcu, po ponad 50 latach, staniemy na Księżycu. Więc zacznijmy od tego, jakie układy interesują naukowców najbardziej i dlaczego.
Najbardziej interesującymi układami jest oczywiście układ ruchowy oraz układ nerwowy. Łączą się te układy, jak zresztą wszystkie układy w naszym organizmie, ale w skład już tego ruchowego powiedzmy, że wchodzi układ mięśniowy oraz układ kostno-stawowy. Ale dlaczego są to najbardziej interesujące układy? Mianowicie dlatego, że jakbyśmy chcieli pomyśleć o tych konsekwencjach, na które wpływ ma przestrzeń kosmiczna, w tym promieniowanie kosmiczne i mikrograwitacja, to skutki są absolutnie niewyobrażalne i poważne dla nas. Do takich skutków możemy zaliczyć zaburzenia postawy, zaburzenia chodu, nudności, chorobę lokomocyjną, ale również jeżeli mówimy tutaj o układzie nerwowym, są to zaburzenia wzroku, które do tej pory w zasadzie nie wiemy, czy są one odwracalne, czy nie są odwracalne, ale astronauci ich doświadczają. Poza zaburzeniem wzroku jest to również choroby związane z choroby psychiczne, ale nie tylko choroby psychiczne, bo również wykazano, że podatność astronautów po misjach kosmicznych zwiększa się podatność na chorobę Alzheimera. Także są to dosyć poważne skutki. Ale jak do tego doszliśmy, w zasadzie jak doszli do tego naukowcy? Poprzez symulacje i testy nie tylko na Ziemi, ale również właśnie w przestrzeni kosmicznej, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Te wnioski wyciągamy również z raportów przesyłanych przez astronautów podczas długotrwałych i krótkotrwałych misji kosmicznych, ale również poprzez analizę bazy danych medycznych, tych zdobytych na Ziemi i tych zdobytych ponad naszymi głowami. Także jeżeli chcielibyśmy to podsumować, to można powiedzieć, że te zaburzenia bardzo wpływają na nasze życie. Jeżeli chcielibyśmy lecieć w kosmos, to moim zdaniem warto się zastanowić, czy naprawdę chcemy aż tak ryzykować, żeby lecieć na przykład na Marsa, w momencie, kiedy możemy dostać tak naprawdę w prezencie, można powiedzieć, tyle negatywnych skutków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do dyskusji. Oczywiście publiczna też może zadawać pytania, jeżeli jest zainteresowana. Gratuluję tutaj tej bardzo, bardzo ciekawej prezentacji. No skąd inspiracja, to już wiemy, co pani przedstawiła. A chciałabym dopytać trochę o te zaburzenia psychiczne, może psychiatryczne, neurologiczne. Pani powiedziała o chorobie Alzheimera. Czy gdzieś pani się napotkała na jakieś publikacje, które by mówiły, jaka jest przyczyna, patogeneza tego, w jaki sposób te loty w kosmos wpływają na układ nerwowy, że może czy spowodować, czy raczej przyspieszyć wystąpienie tej choroby? Tak, zgadza się. Znaczy ogólnie badania to były jedyne badania, które były do tego czasu prowadzone. Także dalej czekamy, aż tych badań pojawi się więcej. Ale naukowcy wykazali, że zwiększa się jakby produkcja tych beta-amyloidów, co wpływa właśnie na to, że ta choroba Alzheimera u astronautów pojawia się szybciej. No, ja chciałabym nawiązać tutaj do wniosków z pani pracy, to znaczy tak na pewno będziemy chcieli się pchać w ten kosmos, bo jako po prostu ludzie chcemy wszystko więcej, szybciej, bardziej, dalej, więc oczywiście, że mamy parcie na to i dążymy do tego, żeby znaleźć się ponownie w kosmosie. I to jest też, myślę, ciekawy aspekt, bo też na przykład pani spotkała się z jakimiś publikacjami, bo możliwość organizmu ludzkiego do adaptacji do warunków ekstremalnych jest niesamowita. To, co ludzkie ciało jest w stanie wytrzymać, no, nieraz po wieloletnim treningu, a nieraz z powodu ogromnego wyrzutu hormonu stresu, adrenaliny i tak dalej, w momencie, kiedy organizm jest po prostu zmuszony do szybkiej adaptacji do warunków, jest no, nieraz właśnie wydaje się niewyobrażalne, a okazuje się, że realnie możliwe do uzyskania. Czy gdzieś spotkała się pani na przykład z opisem, w jaki sposób planowany jest rozwój właśnie, czy przygotowanie przyszłych astronautów do kolejnych misji kosmicznych? Znaczy na pewno są to symulacje i badania przed misjami i sprawdzanie ich właśnie wytrzymałości i to, jak będą się adaptować do przestrzeni kosmicznej. Jednakże nie napotkałam się na takie stricte badania dotyczące tego, ale wiem, że chcemy zrobić tak, żebyśmy się coraz szybciej i coraz bardziej adaptowali i w tym już pomaga nam bardziej astrobiologia. Super. Dziękuję.
Czy ze strony jury online będą jakieś pytania, czy nie? Ja nie mam pytań. Wyczerpała Pani wszystko, co mogą zadać. Gratuluję pracy po prostu. Bardzo dziękujemy. Brawa. Kolejna praca to praca, która będzie przedstawiona online przez pana Bogdana Jabłońskiego, co-implementor assistant to support the diagnosis of skin lesions. Prosimy o udostępnienie prezentacji i przedstawianie, bo widzę, że pan jest połączony. Tak. Good morning. Every year, over 48,000 people in the world die because of melanoma. But most of those cases could be prevented if only those people would have been diagnosed early enough. We often measure our body's parameters like blood pressure because we have easily accessible devices that allow us to do that safely and often and at home. But that's not the case when it comes to diagnosing skin lesions, because devices that do that generally are either very expensive or hard to use and only dedicated for medical professionals. So we saw a certain market gap here and wanted to fill it in with our device that is both easy to use, safe, and allows you to perform the diagnosis by yourself at home. It works very easily so that every individual that wants to have it can perform the test, and you just have to stick it to your skin, press one button, and then the device takes a photo of your skin lesion and feeds it through the neural network included in it and gives you the result of the diagnosis through one of the diodes, as seen on the animation on here. To support our device, we have also created a mobile app that allows you to take photos of your skin lesion and save them to certain catalogs so that you can save the whole history of your skin lesion and then show it to a doctor so that he will be able to see how that lesion developed in time. When you get diagnosed positively with some sort of illness, the application which will show you where the nearest doctor for you is, so you can get in touch more easily and quickly. The core of our device is a neural network, a convolutional neural network that we have created in Python using the TensorFlow library. Both of those tools were chosen because they are open source, easy to use, and have a lot of documentation, which makes it easy to create with them. We have also written all the necessary programs so that the neural network itself can function properly and load it into a device. The neural network itself was trained using thousands of images taken from online databases, which were professionally described, and then we have taken them and unified so that they are the same size and have the same framing so that the network has an easier job to grasp the differences between the given illnesses and so that we can have a higher accuracy of the whole network and the device. Our current accuracy is about 8%, and we have done many calculations to test the parameters of our network. One of those are, like we see on the graph here, the number of epochs, which means how many times does the network analyze the input data so that we get the optimal accuracy. And as you can see on this graph, the network should analyze the data 10 times and then we achieve the biggest accuracy possible. We have also tested the input data itself, if it should be grayscale or RGB, we have come to the conclusion that when we give it color data, the network performs generally better.
our device is dedicated both for individual people who just want to have an easy method to diagnose themselves at home, but also for medical professionals to support the diagnosis of their patients. It was often shown by researchers that neural networks have a very high accuracy, sometimes even higher than doctors, when it comes to diagnosing skin lesions, so that when you combine the knowledge of a doctor and the power of the machine learning system, we have a better chance of giving a correct diagnosis. It can also be used by pharmacy employees so that they can guide people who know that they have some sort of skin lesion and but don't know what to do with it. Overall, our system allows you to perform an easy, safe, and accurate diagnosis of your skin lesion. And we are still working together with medical professionals and institutions so that we can gather more data to for our network to train on, because that will give us a higher accuracy. And we are also working on campaigns to raise the awareness and need for the prevention of lesions, of illnesses that manifest themselves through skin lesions. And ultimately, all of that will help us save lives. Thank you. Dziękujemy bardzo za panią prezentację. I zapraszamy do dyskusji. Ja mam. Dobra, a dziękuję bardzo pani doktor, dziękuję bardzo. Gratuluję pracy. Ja przepraszam, że w ogóle pan mówi po angielsku, ja mówię po polsku, a boję się, że po angielsku z racji odległości nie będzie mnie słuchać. Także, że tak powiem, great walk. I przechodząc do mojego pytania, proszę mi powiedzieć, wie pan, jak ile mam pacjentów hospitalizowanych z powodu nowotworu w Polsce, jak często to jest nowotwór? Przepraszam, ale na początku mi przerywało i nie wiem, czy pan o tym wspomniał. Jaki to jest z kolei też nowotwór, jeśli chodzi o częstość występowania, ale pytam o Polskę, dobrze? W Polsce na pewno ponad 1000 osób rocznie umiera na samego czerniaka. A około 4000 choruje na niego. Dobrze. Jeszcze moje pytanie brzmi, bo to pewnie też pan powiedział, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, a jaka jest średnia wieku zachorowań na czerniaka? Jakie to są osoby? W jakim wieku? To jest bardzo różne, ponieważ tutaj w każdym wieku można być za bardzo narażonym, na przykład na promieniowanie UV, na co też chcemy zwracać uwagę w naszej kampanii społecznej. To może być problematyczne i u osób starszych, i u noworodków, a u noworodków dodatkowo problematyczne, ponieważ u nich skóra szybko się zmienia i utrudnione jest wykrywanie tych chorób skórnych. Ale samo to zjawisko może dotyczyć osób w każdym wieku. Dlatego ważne zawsze jest uważanie na i zapobieganie. Fotoprotekcja. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tymi noworodkami to pan mnie, a to też akurat moja działeczka, to mnie pan zaintrygował, bo ja nie słyszałam, że to jest tak częsty problem u noworodków, ale się temu przyjrzę. Także bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję pracy. Ja również bardzo gratuluję. Projekt bardzo ambitny i jeżeli gdzieś tam w perspektywie przyszłości wejdzie rzeczywiście wszelkie użycie, to będzie mi pewne narzędzie bardzo pomocne w praktyce lekarskiej. Natomiast no, właśnie ze względu na tę ambitność, na tę wielopoziomowość tego projektu, jestem ciekawa, w którym elemencie pana zespół jest zaangażowany najbardziej, bo tutaj widzę programowanie w Pythonie, zbieranie bezpośrednich obrazy, wykonywanie tego, segregowanie zapewne. Czym zajmował się pani i pana koledzy jakby od takiej praktycznej strony,
Przede wszystkim skupiamy się na podwyższeniu skuteczności samej sieci neuronowej, bo ona jest tutaj rdzeniem całego tego systemu diagnozującego i też próbujemy skonstruować urządzenie w ten sposób, żeby umożliwiało robienie jak najlepszych zdjęć. Tutaj chodzi o kwestię oświetlenia i dobrego wykadrowania tych zdjęć, ponieważ wtedy sieci neuronowe będą miały łatwiej przy diagnozowaniu. I także cały czas dopasowujemy budowę naszego urządzenia pod tym kątem, żeby cały ten proces diagnozujący był jak najłatwiejszy dla przeciętnej osoby, która chciałaby takie urządzenie posiadać i z niego korzystać. Dbamy ten prototyp, który był pokazany tam na jednym ze slajdów, został wybudowany, nie wiem, tak, zrobiony przez pana zespół. Prototyp zrobiliśmy sami i dobór wszystkich komponentów, ich złożenie, sami zaprojektowaliśmy obudowę. Właśnie cały czas też dopasowujemy te zmienne, tak żeby było jak najwygodniejsze i jak najlepiej aby spełniało swoje zadanie. I też cały czas dbamy o kwestie prawne tego, ponieważ nasze urządzenie klasyfikuje się jako wyrób medyczny i dlatego do testu potrzebujemy też zgody Komisji Bioetycznej, z którymi jesteśmy w kontakcie. Super, gratulacje i powodzenia. Dziękujemy. Brawa. Dziękujemy bardzo. Teraz przejdziemy w tematykę bardziej takich nauk podstawowych. Zapraszam pana Michała Zabojszcza z 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Maczka w Katowicach. Przepraszam, jeszcze jedna praca po drodze. Zapraszam panią Marlenę Smerczek z 2 Liceum Ogólnokształcącego z udziałami dwujęzycznymi imienia Andrzeja Frycza Morzewskiego w Rybniku z pracą The Influence of NASAL or the Different Concentration on the Development of Lemna Minor. Nie wiem, mieć to wszystko online. Tak, the stage is yours. Dzień dobry. Tak jak już zostało wspomniane, ja będę przedstawiać moją pracę pod zezwolenia na rozwój rzęsy drobnej. Jest to tematyka troszeczkę bardziej biologiczna niż medyczna, ale wydaje mi się, że również może być ciekawa. Tak. Podstawowym celem mojej pracy badawczej było sprawdzenie wpływu zasolenia na rozwój rzęsy. To było właśnie takim głównym celem, którym mnie kierował, kiedy tworzyłam tą pracę. Praca była też stworzona na potrzeby Olimpiady Biologicznej i stąd ten temat. Jeśli chodzi o zasolenie, to jest to jeden z czynników stresowych roślin. Czynnikiem stresowym nazywamy jakiś czynnik środowiska, który prowadzi do zaburzeń funkcjonowania i struktury organizmu. Jeśli chodzi o chlorek sodium, to może on dostawać się do wód powierzchniowych, na przykład na skutek używania soli do odladzania dróg zimą. Stężenie soli w wodach śródlądowych w ciągu 40 lat pomiędzy 1950 a 1990 wzrosło dwukrotnie. W związku z tym jest to coś, co powinniśmy monitorować. Jeśli chodzi o halofity, to są to rośliny, które potrafią funkcjonować w środowisku, w którym stężenie NaCl wynosi powyżej 0,5%. Halofity mają szerokie zastosowanie zarówno w rolnictwie, jak i w biotechnologii. Mogą służyć na przykład do odsalania podłoża. W związku z tym warto badać różne gatunki roślin, pod względem tego, czy są halofitami, gdyż jest to przydatne, jeśli chodzi o na przykład przemysł. Tutaj przedstawiam przynależność systematyczną rzęsy drobnej. Najważniejsze jest to, że należy ona do okrytonasiennych i jednoliściennych. Tak jak już wspomniałam, rośliną akceptorową użytą w doświadczeniu była rzęsa drobna. Jest to wieloletnia pływająca roślina wodna. Pokrywa ona powierzchnię jezior oraz wolno płynących rzek grubym kożuchem, w związku z czym ogranicza rozwój roślin pod powierzchnią.
jest nitrofilne i dobrze znosi zanieczyszczenia. Stosuje się ją na przykład w oczyszczalniach hydrobotanicznych. Co więcej, wpływa ona na eutrofizację zbiorników wodnych poprzez wytwarzanie dużej ilości biomasy i rozmnaża się poprzez podział wegetatywnie. Tutaj mamy przedstawiony pokrój rzęsy drobnej. To, co jest ciekawe, to to, że ona ma czuły pędowe niepodzielone na liście oraz łodyga. W związku z czym cała część zielona, którą widzimy na powierzchni wody, jest członem pędowym. Przebieg doświadczenia. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to badałam różne stężenia, wpływ różnych stężeń na rozwój rzęsy drobnej. Eksperyment prowadziłam przez 21 dni w 3 powtórzeniach. W związku z tym na każde stężenie przypadało 150 sztuk rzęsy drobnej. Jako użytych odczynników użyłam NaCl oraz wody wodociągowej. Wszystkie próby były przeprowadzone w tym samym pomieszczeniu, aby były wiarygodne, w związku z tym temperatura oraz naświetlenie były mniej więcej stałe przez cały czas trwania próby. Następnie mam zdjęcia, które przedstawiają zmiany, które można zaobserwować w czasie obserwacji makroskopowych. No i na pierwszy rzut oka widzimy, że w hodowlach z wyższym stężeniem NaCl osobników jest zdecydowanie mniej. W dodatku możemy zobaczyć, że człony pędowe są blade lub nawet sine, pojawiają się też nekrozy. Obserwowane jest ograniczenie przyrostu korzenia na długość. I jeśli porównamy do zdjęcia, które było uzyskane w hodowli kontrolnej, to widzimy, że osobniki wyglądają zdecydowanie gorzej w wyższych stężeniach NaCl. Przeprowadziłam również obserwacje mikroskopowe. Na pierwszym zdjęciu widzimy otwarte aparaty szparkowe w przypadku hodowli kontrolnej, czyli jest to hodowla, która nie została poddana żadnemu działaniu NaCl. Na kolejnym zdjęciu mamy zdjęcie Lenny Minor w hodowli z 5% zawartością NaCl. Widoczne są komórki pozbawione chlorofilu. Możemy to porównać z kolejnym zdjęciem, gdzie przedstawiona została hodowla kontrolna i widać komórki, w których jest chlorofil. Wykonałam również wykres, który obrazuje, że zwiększające się stężenia NaCl mają zły wpływ na przeżywalność rzęsy drobnej. Wszystkie moje obserwacje makroskopowe, które wykonałam w ciągu 21 dni, przedstawiłam w tabeli. Wydaje mi się, że nie musimy wchodzić w aż tak duży szczegół, dlatego że było to już pokazane na zdjęciach. Natomiast prowadziłam obserwacje codziennie, w związku z tym trochę się ich zebrało. Tak, jeśli chodzi o zasolenie wody, w której przebywała rzęsa, możemy wykazać negatywny wpływ zasolenia. Może ono wpływać w sposób bezpośredni i pośredni. Jeśli chodzi o bezpośredni wpływ NaCl na rośliny, to jest to na pewno naruszenie równowagi jonowej, tak jak dysfunkcja membran oraz zmiany i upośledzenie metabolizmu. Jeśli chodzi o zmiany pośrednie, to one wynikają ze zmian bezpośrednich, czyli jest to na przykład zahamowanie wzrostu rośliny, ubytek chlorofilu w komórkach osobników poddanych działaniu NaCl oraz obumieranie organów i całych roślin. I takim głównym wnioskiem, który wyciągnęłam z tego doświadczenia, jest to, że należy monitorować poziom zasolenia po zimowych akcjach odledzania dróg, ponieważ biorąc pod uwagę istotne role tych roślin w ekosystemach wodnych, obumieranie takich gatunków może prowadzić do zaburzenia równowagi w ekosystemach wodnych i w konsekwencji może prowadzić do zaburzenia życia innych gatunków, na przykład zwierząt. I to w zasadzie wszystko. Dziękuję.
gratuluję tutaj tej prezentacji. Tak jak Pani wspomniała na początku, prezentacja jest bardziej biologiczna niż medyczna. To mnie jako psychiatrze nasuwa się od razu pytanie, jak mówimy o stresie, to i o definicję stresu, która oczywiście w psychologii trochę różni się od tej biologicznej i też jeśli chodzi o podział tych czynników stresowych i też wiem, że u roślin ten podział no, zarysowujemy nieco inaczej, tak, niż w psychologii, a może Pani mogłaby coś więcej powiedzieć o tym podstawowym podziale czynników stresowych u roślin i do której z tych grup zaliczamy właśnie to zasolenie? Wydaje mi się, że nie spotkałam się z jakimś typowym podziałem czynników stresowych, natomiast na pewno możemy tam właśnie zaliczyć zasolenie, różne zanieczyszczenia, i no w zasadzie, tak jak mówię, nie spotkałam się z takim konkretnym podziałem, więc chyba nie przedstawię. Aczkolwiek no, rzęsa drobna jest gatunkiem, który jest dosyć odporny na różnego rodzaju stres. W związku z tym był to jeden z czynników, który wpłynął na to, że wybrałam ją do tego badania, gdyż wyciągnęłam taki wniosek, że skoro jest odporny na zanieczyszczenia, to może być również odporny na zasolenia. Okazało się inaczej. Tak, no tutaj mi chodziło o taki najprostszy podział, czyli czynniki stresowe biotyczne i abiotyczne. Ja wiem o tym tylko dlatego, że serdecznie moja koleżanka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie robi doktorat swój akurat na burakach cukrowych. No i tutaj oczywiście to zasolenie było jednym z czynników abiotycznych, czyli tak jak inne, które też Pani wymieniła, tak chyba inne zanieczyszczenia, czy temperatura, czy susza, tak? Ale dziękuję i gratuluję jeszcze raz prezentacji. Dziękuję. Ja też przede wszystkim gratuluję, bo widać, że to jest Pani praca i że Pani tam własne rączki po prostu zanurzyła w populację i rzeczywiście te obserwacje i te próbowaczki ponumerowane i oznaczone, no ewidentnie tutaj ten wkład własny jest 100% Pani. I też zwróciło moją uwagę takie zdanie w abstrakcie, że zainteresował Panią ten temat, bo zajmował się Pani rozświetlić wzdłuż drogi, tak, głównej drogi. I tutaj chciałam pogratulować takiej spostrzegawczości i wrażliwości, bo jeżeli zachowa Pani, a myślę i życzę, żeby Pani zachowała właśnie taką spostrzegawczość i wrażliwość gdzieś tam w dalszej karierze naukowej, to myślę, że to jest swoje prace naukowe i artykuły same będą wprawiały Pani do głowy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i wielkie brawa. Teraz zaprosimy pana Michała Zabojszcza z pracą na temat bakterii Effect of Phenocyte Alice in Concentration of the Development of Lactobacillus acidophilus. No? Okay. Hey, Julie, ladies and gentlemen, I'm glad to see you. The story begins half year ago when I encountered a problem. I had to do a research to biology Olympiad, and it was very problematic. I wanted it to be useful. And with a little help from my teacher, I got it, and I'm standing here talking to you about level of fitness side is in concentration to lactobacillus acidophilus. This title may sound scary to you, but don't worry, we'll go through the step by step. So first of all, what means fitness side? To be a fitness side means to have the antimicrobial effect, like pesticides. This is a smart word which describes the genesis of that substance. The prefix fetal tells us that it was synthesized by hepatocytes, and allicin is one of these. It looks like this. I could tell you about the biochemical background, but I'm short of time, so only two things I want you to remember is first, it kills bacteria. And some researchers says that it's four times better than tetracycline, and it's a lot. And the second important fact is that the name allicin comes from iron, which is a source of that substance. And this is the iron.
this is an interesting fact that the supporting IRO includes Gallery, which is IRO, and Onion, which is IRO Zeppelin. And as an inhabitant of world, which stands on Onion, I was obliged to use it flexible in our work. Okay, so this is the hero of this presentation, Lactobacillus acidophilus neo-300. We can divide the probiotics into two groups, Bifidobacterium and Lactobacillus. And the strain of positive Lactobacillus acidophilus lives in our interstice as a type of our microbiome. As a probiotic, it can have beneficial effects on our functioning. Yes, it's able to secrete bacteriocins, which kills many pathogens, and it can also reduce the risk of diarrhea and so on. Second slide. So the study aim, the goal of the study was to measure the effect of the inhibitory effect of allicin to Lactobacillus acidophilus. So actually, what have I done? The short instruction. Firstly, we need to get Lactobacillus acidophilus. Then we're going to market some probiotics which contains only Lactobacillus acidophilus. Then we need to get something at which our bacteria can grow up. So to avoid the problem of not growing of Lactobacillus acidophilus, I suggest to use the special LNS agar subsoil, which is designed specifically to grow on that strain. Then I do the bacteria culture. I did 8 cultures, 3 for different concentration of allicin from onion, 3 from different concentrations for allicin from garlic, and 2 for control. Oh, next slide. So yes, again. Oh, to get allicin, I take those vegetables. I chop this firstly. After that, I use more part to get the fluid, and I drink my mixtures to get different concentrations. And this all. So we ended up with something like this. Oh, then we just have to incubate it in the oven and measure the inhibitory effect of allicin. Voila! But the problem is that nothing happened, actually. And this is a problem I talked about with my teacher a lot. And we got to the conclusion that probiotics must be resistant to a present environment. For example, gastric acids. And the researchers didn't say exactly that the allicin kills Lactobacillus acidophilus. So it's possible that the Lactobacillus is just resistant to allicin. And that's a great information. As you know, there's a huge problem with antibiotics. In addition to healing, it kills our microbiota, and this is exhausting for organisms. I think it's a good idea to develop our knowledge about different ways to fight with pathogens, and allicin can be a good alternative. And I will leave you with this thought. That's it. Thank you. Dziękujemy bardzo za tutaj widać duży wkład własny w komisji, w tej wspaniałej pracy. Czy komisja ma jakieś pytania? Gratulacje oczywiście, bo też widać, że tutaj pan dużo pracy włożył, żeby te wszystkie próbki przygotować i całe doświadczenie przeprowadzić. Znaczy, no ja na pewno muszę nawiązać do antybiotyków właśnie. Znowu gdzieś tam w naszej praktyce lekarskiej, nie tylko na intensywnej terapii, w ogóle globalnie, no jest rzeczywiście z antybiotykami problem, tak? I mamy nawet większy z bakteriami, które są po prostu coraz bardziej odporne na te antybiotyki. I rzeczywiście coraz częściej mamy problem, że z różnych próbek mikrobiologicznych pobranych od naszych pacjentów podajemy bakterie z wielą lekoopornością, albo wręcz oporne na wszystkie dostępne na ten moment antybiotyki, a tych nowych antybiotyków
gdzieś tam wprowadzanych do praktyki nie ma znowu tak wiele i każdy kolejny jest cenny. Także tutaj może tak, nie wiem, czy to w zasadzie pytanie, czy bardziej komentarz, ale no, rzeczywiście jest to też taki kierunek badań, który na pewno warto gdzieś tam dalej rozwijać. Ja mam, z mojej strony będzie pytanie. Skoro tak się składa, że będąc w całą mniej więcej gdzieś z tego zakresu badania mi się zdarzyło uczestniczyć. Natomiast mam pytanie o samą technikę wykonywania wymazu i pozyskiwania agaru. W jaki sposób udało się ten agar stworzyć? Agar kupiłem. Kupiony. Jaki to był agar? Nie mam w sobie paragonu, ale to był taki specjalny agar, no w sumie nie wiem. Odżywczy po prostu? Czy... Tak, specjalny taki właśnie Lactobacillus acidophilus. Dobra, w jaki sposób to było posiewane? Bo widzę, że widziałem, że to prawdopodobnie tak pałeczką. Ezon, tak. Tutaj dlaczego nie został wybrany typ rozmazu tak zwany murawkowy, przy którym nalewamy jakby i rozprowadzamy głaszczką zawiesinę bakterii, w ten sposób możemy uzyskać, jakby mamy gwarancję, że jest jednolita struktura bakterii na całej szalki i przez to lepiej określić wpływ. I druga rzecz, którą też tak może warto rozważenia na czymś badaniach na przyszłość, zamiast nakładać krążka, można również wykonać mały otwór w agarze, nalać kropelkę agaru na dno, żeby powstał taki dołek i zalać odrobinę agaru. W tym momencie powstaje taki gradient stężenia badanej substancji i jest możliwe lepsze określenie, lepsze spalanie pyłu substancji. Bo jeśli kładziemy krążek, szczególnie taką substancją w miarę rozcieńczoną, ona się rozpływa po całym agarze. Natomiast tutaj właśnie, czy tutaj po prostu tak powiem wyszło, czy był jakiś to planowane, że właśnie to będą rozprowadzone? Z tego pierwszego, no to była praca na olimpiady biologiczne, były pewne ograniczenia co do stosowanych metod, nie można było korzystać z pracowni badawczej, ale się po prostu to zrobić. No mówiąc, nie dało się jakoś bardzo profesjonalnie technik wykorzystać, a z tym drugim, tym ciurkowaniem, no w sumie nie wiedziałem o tym, dziękuję, bardzo się przyda pewnie. Tak. Dobra. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze mogę mieć pytanie, przepraszam, dzień dobry. Jeszcze mamy kampanię zdalne, tak? Dobrze słyszałem? Tak. Tak, bo muszę pana jeszcze podratować. Jeszcze jedno pytanie, pani doktor Łosko. Tak, pani doktor? Mogę mówić też. Ja muszę pana pogratulować pracy, bo biedny pan został przemaglowany przez Piotra na prawo i lewo tym pytaniem, natomiast no ja gratuluję, to tak komentarz może gratuluję tej pracy, jakby moja mama była obecna na sali, dodam nieskromnie, że profesor medycyny to by wstała i zaczęła bić brawo, bo ona jest wielką fanką czosnku i cebuli w leczeniu wszystkiego, także tak tylko powiem, że bardzo ciekawa praca również ze strony praktycznej. Dziękuję bardzo. Nawet nie pytanie, no proszę kończyć. Bardzo dziękujemy pani doktor, wielkie brawo dla pana. Teraz zaprosimy pana Bartłomieja Pugałę z drugiego liceum kształcącego imienia Andrzeja Treszcz-Mądrzewskiego w Rybniku. Znów taką pracą troszkę bardziej biologiczną. Variability in size and shapes of the leaves of Norway maple and pendulate oak as indicators of its sensitivity to urban conditions in Rybnik. Tak, dziękuję bardzo. Znaczy, okay, jeszcze pracę włączę. Praca biologiczna, ale też w kontekście myślę, że medycznym bardzo ważna. Na pewno. Próbuję na to włączyć, bo widzę w PDF-ie. Chyba będzie w porządku. A więc tak, wpływ jakości powietrza terenie na stary wynik na wielkość i kształt liści dwóch naszych gatunków, czyli koła zwyczajnego oraz dąbu szczytnikowego. Dlaczego w ogóle te gatunki? Po pierwsze, te gatunki są dla naszego regionu rodzime i występują dosyć popularne na naszym tutaj terenie. Faktem również bardzo ważnym jest to, że sam klon jest bardzo wrażliwy na jakość powietrza, ponieważ jest wrażliwy na tlenki siarki, na tlenki azotu oraz inne pyły z metalami toksycznymi. Jeśli chodzi o dąb, jest on już mniej wrażliwy na tego typu zanieczyszczenia. Jeśli chodzi o badane elementy,
Były one wzięte z innych prac ze względu na to, że wcześniej spisywały bardzo ważną rolę jako czynniki, ważne cechy biometryczne właśnie w badaniu wpływu jakości powietrza na kształt tych liści. A jako próbą badawczą zasetowano miejsce w podsysterskim zespole klasztorno-pałacowym w Rudach Wielkich. Na samym terenie Rybnika zostało wybranych 8 stanowisk na 4 różnych obszarach. Te obszary są również bardzo ważne, ponieważ zostało i równoważone centrum, jak i obrzeża samego miasta, gdzie tereny są również bardziej zalesione, ale są to również tereny bardziej poprzemysłowe, jak i tereny, gdzie znajduje się wiele domów jednorodzinnych. Tutaj mamy na obrazku liść klonu zwyczajnego. Dwa dni po zebraniu właśnie z miejsca z próby kontrolnej. Jeśli chodzi o źródła zanieczyszczenia powietrza, to przede wszystkim nowy problem na tym regionie nie jest sam teren przemysłowy czy fabryki, a raczej domy, gospodarstwa domowe, które są opalane węglem. Jest to dosyć popularne na terenie Rybnika, a sam Rybnik słynie z tego, że jest raczej miastem o złej jakości powietrza. I niejednokrotnie się był na samej szczycie tych najbardziej zanieczyszczonych miast, czy to w Polsce, a nawet na świecie. Jeśli chodzi o te główne właśnie elementy zanieczyszczenia, to tak jak wcześniej wspomniałem, są to głównie tlenki siarki, tlenki azotu i różne formy cząsteczkowe tlenu, w głównej mierze to jest ozon. I właśnie jeśli chodzi o wyniki badań, zostały one przedstawione na 5 wykresach, zostały pomierzone wszystkie te cechy biometryczne, o których wcześniej było wspomniane na slajdzie. I jeśli chodzi o samo opracowanie wyników, no to można było stwierdzić, że u samych obu gatunków drzew zostały stwierdzone zarówno zmniejszenie blaszki liściowej, jak i pozostałych elementów liścia. Jeśli chodzi o najbardziej skażone tereny, było to stanowisko 6 i 4, co się pokrywa z tym, co wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o rozmieszczenie, ponieważ stanowiskiem 6 było teren, gdzie znajduje się właśnie wiele gospodarstw domowych, a jeśli chodzi o stanowisko 4, było to samo centrum, co wskazuje na to, że właśnie tak wspominałem, dom jest mniej, jest bardziej odporny na te tlenki siarki, tlenki azotu, ale w centrum jest większa styczność z samochodami, pojazdami, które jednak wydzielają różne spaliny, gdzie w pewnej mierze również wpłynęło na wyniki. Również, co jest bardzo ważne, na wszelkich liściach na terenie Rybnika można było zauważyć nekrozy, co wskazuje na tym, że jakaś forma zanieczyszczenia była na całym terenie. Jeśli chodzi o najmniej skażony teren na terenie Rybnika, był to teren drugi, który był właśnie te obszary okołoleśne. I dlaczego w ogóle te liście były mniejsze, były zdeformowane, pojawiały się nekrozy? Dzieje się tak, ponieważ właśnie te gazy kwaśne, które wcześniej spełniają te tlenki, powodują zakwaszenie gleb, a samo zakwaszenie gleb powoduje właśnie zmiany z ilości składników mineralnych w glebie, jak i również bardzo ważne jest to, na przykład tutaj przytoczyć, że 75% terenu samej Unii Europejskiej uważane jest za tereny, gdzie dyspozycja azotu, tlenków azotu jest za duża. I to jest bardzo ważne, ponieważ taka dyspozycja wpływa na to, że po pierwsze takie jony jak magnez, wapń czy potas są po prostu wymywane z podłoża oraz bardzo ważne jest to, że to powoduje eutrofizację tych terenów, co po prostu zwiększa niebezpieczeństwo tego, że te rośliny będą się bardziej podatne i wrażliwe na czynniki abiotyczne i biotyczne. I również to świadczy o tym, że po prostu siła asymilacyjna samych liści się zmniejszyła. I jak to wpływa na nas? No przede wszystkim, jak również wiemy, że samo zanieczyszczenie powietrza powoduje różne choroby układu oddechowego czy krwionośnego. I Polska niestety jest na samej górze, jeśli chodzi o Unię Europejską, w zanieczyszczeniu tego powietrza, bo tak naprawdę nas tylko w ilościach zgonów spowodowanych niepotrzebnie właśnie przed tym zanieczyszczeniem prześcigają tylko Włochy i Niemcy. Na przykład z samego powodu tych pyłów 250 tysięcy osób w samej Unii Europejskiej ponosi dodatkową śmierć. No i to by było tyle od mojej, z swojej strony, co chciałem powiedzieć na ten temat. Dziękuję. Augustin. Halo? Mogę zadać pytanie, bo jeszcze nie było, dziękuję, ale ja dziękuję za dobrą pracę. Żałuję, że nie ma wśród nas
kogoś, kto specjalizuje się w pulmonologii, myślę, że efekty tego zanieczyszczonego powietrza będziemy dopiero obserwować, jak to w Londynie już teraz widać te pokolenie wychowane na tym ogromnym smogu. A proszę mi powiedzieć, mam takie pytanko, czy pan wie, który teren Polski jest najbardziej zanieczyszczony? W sensie takim najbardziej niezdrowym powietrzem, o tak to ujmę kolokwialnie. No właśnie, zajmie się tutaj nasz region Śląska. No na pewno ze względu na to, że mam właśnie częste występowanie tych domów jednorodzinnych czy wielorodzinnych, które są opalane węglem, który jest właśnie głównym tym czynnikiem, który powoduje te zanieczyszczenie powietrza, bo jednak jeśli chodzi o uprzemysłowienie, nie jest to aż tak duży problem, jak było to kiedyś, no ponieważ ze względu na to, że jest wiele dyrektyw, które zobowiązują te fabryki, żeby jednak minimalizować wydzielenie tych różnych szkodliwych substancji do powietrza, to jednak wygląda na to, że to nie jest taki problem, ale też kwestią Śląska jest nasze ukształtowanie, no bo powiedzmy te okolice przede wszystkim Beskidów, na przykład śląskich, problem jest taki, że tam są te tereny otoczone górami, no i przez to ten wiatr nie wywiera tego powietrza, przez to wszystko zalega, no i ten cały osad związany z właśnie spalaniem węgla, po prostu tam się utrzymuje. Jestem w pełni usatysfakcjonowana tą odpowiedzią, wręcz mnie pan zaskoczył swoją wiedzą, naprawdę, tak, Beskid Śląski, na tą odpowiedź przede wszystkim życzyłam, żywiecczyzna, także no, gratuluję i też muszę dodać, że bardzo mi się podoba w ogóle sposób pana prezentacji, także tak trzymać, proszę się rozwijać, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze takie pytanie też. Właśnie, skąd to zainteresowanie? Czy bardziej jest pan zainteresowany od strony tej biologiczno-botanicznej, czy na przykład, tutaj nie wchodząc, bardzo personalne pytania oczywiście, czy ma pan na przykład jakieś w najbliższym otoczeniu osoby, które cierpią na przykład na choroby układu oddechowego, jako możliwą konsekwencję oddychania tym złym powietrzem? Myślę, że ten drugi argument to jest między innymi jeden z powodów, dlaczego ten temat mnie interesuje, aczkolwiek sam temat właśnie zanieczyszczenia powietrza bardzo mnie zainteresował. Przede wszystkim ze względu na rośliny, dlaczego ewentualne właśnie zanieczyszczenie się powietrza może zmniejszyć naszą tutaj lokalną florę i faunę. Kwestia jest też tego, że jako że mieszkamy w Rybniku, ten temat jest bardzo głośny u nas. No i było w takiej sytuacji, że na przykład to koło jeszcze się często. Więc to też jakiś impact na mnie wywało, że gdzieś tam z tyłu głowy mam, że jednak to jest bardzo ważna rzecz, żeby się tym interesować, jakieś kroki podjąć do tego, żeby to po prostu zmienić, bo każdy chciałby żyć w szczytnym środowisku dobrym dla nas. Tutaj rozumiem, bardziej jest to zainteresowanie od strony biologicznej, tak? Niekoniecznie medycznej, ale w przyszłości się jeszcze dużo może zmienić, więc tak tylko nadmienię, gdyby pan jednak tą stronę medyczną bardziej kiedyś się skierował do nas na studio na przykład, to też zapraszam, żeby takie badania kontynuować. I w pulmonologii, tak jak powiedziała pani doktor Łasko, ale też w innych dziedzinach psychiatrii. Ja też akurat jestem członkiem sekcji psychiatrii ekologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i my takie badania też prowadzimy, wpływu właśnie zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń środowiska na występowanie, pojawianie się chorób psychicznych. I to tam też mamy już, żeby tutaj może nie zajmować za dużo czasu, ale bardzo ciekawe wyniki, jeśli chodzi o ten wpływ zanieczyszczeń. Gdyby pan w przyszłości się tym zainteresował bardziej, to oczywiście też zapraszamy do współpracy. Dziękuję bardzo. Gratuluję jeszcze raz prezentacji. Dziękujemy bardzo. Teraz zaprosimy panią Kingę Guzek z pracą Nanoparticles as Carriers of Biologically Active Substances Boosting the Seed Germination and Plant Growth. A, to przepraszam, zastępstwo, dobrze. Trzeci autor. Zapraszamy w takim razie. Zapraszamy przed kamerkę. So, dear sirs, the jury, as we all overwork, there are more and more problems in our future, in our modern world, whether it's climate change or the money crisis, more and more problems are affecting us. There are more and more people, so the demand for food is growing,
And everything would be just great if the food production would be efficient, non-toxic for environment and for us, and everything would be cheap. And then we wouldn't, but what if it was, it would be possible? What if some of those problems could be easily solved by simple solutions? Then we wouldn't have to worry about the prices of food, but the quality of food. And we would, on top of that, we would eliminate another factor, the terminal for the environment and for the climate change. And us being aware of all those problems, we decided to find a solution. We have had enough of soil pollution. We have had enough of high prices of food, and we have had enough of expensive food. And finally, we come up with a solution, and this answer, like a super glue for a chair or a silver tape for a broken car, it will be our project about nanofertilizers, and our group is NanoGrow. So as I said, nanofertilizers are fertilizers that are made of small particles. The particles also such a small scale act differently. For example, to commonly use fertilizers in our modern world. So those fertilizers intoxicated our soil, and those nanoparticles that we choose are environmental friendly, non-toxicated, and biodegradable and safe for human. And as we know, and you are aware of urban farming and hydroponic, our fertilizer aims at it. And when we achieve this goal, we want to create a mix that will be an outdoor fertilizer. So that's it, what just I said. And if we know what is the solution, what comes with this solution? The particles we have chosen are hydroxyapatite nanoparticles, gibberellic acid, and iron oxide. Why particularly those substances? Because hydroxyapatite is commonly used in our bones and in our teeth, and iron oxide is commonly used in medicine. For example, when we are doing magnetic resonance, we pump out this in blood, so it's a contrast. And gibberellic acid is commonly used in agriculture and it's sprayed on grapes, so they become seedless. And as far as plants are concerned, we chose arugula and lamb's lettuce. We chose these plants because of their fast growth ratio and because they are really healthy for us. And what's important, they contain glucosinolates, that are substances that have properties anti-cancer, and after hydrolyzed in our body, they also have properties antifungal, antibacterial, and antiviral. And we used three different concentrations, and we have on every concentration three different trials. So it was a lot of repetition. We had like dozens of tests. So it was several hours. So, and we are doing it after school. And so to ensure that our results were plausible, everything was done in a special environment. And this is our special tent. It's called Marek Grow Box. It's a special tent for our plantation. It's made of a material that is highly reflective, and it's also a thermal insulator. We have there a lot of LEDs, fans, thermal fans. So our parameters, like light parameters or humidity parameters, are preserved. Now we come to the conclusion and results. As we can see, iron oxide here is the best for plants. It boosted the most of the the best of all of the substances. But when it comes to mixes, it was inhibited by other substances, so it wasn't so great, and its role
has taken over hydroxyapatite with gibberellic acid, as we can see here. And as we can see here. Coming to a conclusion, we can say that hydroxyapatite can be a great transporter for biological active substances, and it can be a great replacement for the old fertilizers that are intoxicating our soils. Because it's our fertilizer works on such a small scale, it's cheap for us, so the prices would go down. Thank you for your attention. And any questions? Dziękuję, I'm speechless. A, to wspaniale, czy nikt nie zrozumiał. Dziękuję. Gratulacje. Nie, naprawdę, no również fantastyczna praca i też no, gratulacje tego wkładu własnego, bo rozumiem, że cały ten namiot i wszystko było rozłożone przez pana i ekipę, tak? To ładnie. Robiliśmy to, sam namiot był składany bez instrukcji, robiliśmy to kilka godzin, z cztery. A te wykresy statystyczne kto tworzył? No oczywiście, jak można się domyśleć, ja tworzyłem, więc zrobiłem te wszystkie wykresy, oczywiście byłem, ja mogę cofnąć to jakoś? Pytam nie bez przyczyny, bo ja jestem takim statystycznym dzikiem trochę i statystyka to też jest coś, co bardzo lubię i do swoich prac naukowych też sama sobie liczę statystykę i tworzę właśnie wykresy i to, że się w ogóle no, pracy, jeżeli mogę powiedzieć, no licealistów pojawiają już analizy statystyczne, to jest naprawdę duży szacunek, jeszcze tym bardziej, jeżeli mówi Pan, że sam Pan je stworzył. Na przyszłość, ale to nie jest absolutnie krytyka, proszę tego tak nie rozumieć. Natomiast jeżeli pokazujemy wykres różnic międzygrupowych w analizie statystycznej i wychodzą nam rzeczywiście te różnice znamienne, to warto byłoby tutaj uwzględnić po pierwsze wartości, najczęściej median, tych parametrów, które Pan przedstawia, typu na przykład właśnie długość liścia, tak, czy długość tej próbki, tak? Siewki. To są one uwzględnione, to są te takie paski. Te takie, to ja wiem, ale chodzi o wartości liczbowe, to było to czytelniejsze i wartości P, czyli parametrów znamienności statystycznej. No tak? Ale nie chciałam wchodzić w szczegóły, bo to naprawdę było dużo roboty, jak mówię, to było kilkaset testów, kilkanaście godzin roboty i no, kto by chciał się zajmować statystyką? Na pewno nie ja, więc no. Ale no jakby statystyka jest w badaniach naukowych na podstawę, tak? Bo wyniki, no to prezentujemy wyniki znamienne statystycznie, żeby rzeczywiście na ich podstawie wyciągać później wnioski, tak? Wynik nieznamienny statystycznie nie ma zastosowania praktycznego. Ale to tak jak mówię, to nie ma być tutaj krytyka, absolutnie. Tylko właśnie, no jeżeli pójdą Państwo w tę stronę, gdzieś tam jakiegoś researchu i tych analiz statystycznych, no to właśnie już później analiza tej znamienności i tego, na ile te różnice międzygrupowe rzeczywiście są istotne, no będzie miała duże znaczenie. Tak, ja chciałem podkreślić, że jakby te wszystkie wyniki dopiero były podstawą do rozpoczęcia badań, więc jakby to są dopiero początek i zamierzamy jakby doprowadzić to do końcowego produktu, który będzie oczywiście nawrót. No i jakby to jest przełomowe, dlatego jeszcze raz powtórzę, że jakby to są nanocząstki, które nie są używane i jakby one działają inaczej po prostu w tak małej skali, więc to jest to, co jest innowacyjnego w naszym projekcie. No i wszystkiego dobrego i powodzenia, żeby naprawdę się to dalej tak świetnie rozwijało. Gratuluję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i wielkie brawa. Teraz zaprosimy pana Michała Żelazika z Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej z Piec z pracą The Relationship Between Sleep, Working Memory and Frequency of Mind Wandering Among High School Students. Zapytać, czy dyskusję też należy prowadzić w języku angielskim? Nie, można poprosić. Dyskusja już nie. Najważniejsze, że jest język prezentowania. Dobrze. Mogę sobie to przesunąć? Czekaj. Jeśli mam następny plan, nawet krótko, wiesz? Dzień dobry, panie przewodniczący. My name is Michał Żelazik and I am honored to be here today to present my study on the relationship between sleep, working memory
and the frequency of mind wandering among high school students. I'm sure that you have experienced a situation in which you are doing a certain task, like for example, reading a book or driving a vehicle, and you suddenly realized that your thoughts have completely wandered off from the task you were doing. And you started thinking about something completely different, like for example, what you're going to cook for lunch, or let's say, what you still have to prepare for your next day of work tomorrow. In cognitive psychology, this phenomenon is called mind wandering. And if it sounds familiar, then don't worry, you are not alone in this experience. Even though everyone experiences mind wandering, we still know relatively little about this phenomenon. One of such unknowns is, for example, what factors influence the frequency at which we influence mind wandering, at which we experience mind wandering. We know even less about mind wandering in teenagers. This group is strongly underrepresented in research on this issue. Even though they are the ones that we expect to maintain their attention for long periods of time, for example, during their school classes. In my study, I aim to investigate the possible link between the frequency of experiencing mind wandering and the poor sleep hygiene problem among high school students. Leading public health organizations, such as American CDC, recommend that teenagers should sleep at least 8 hours each day. However, statistics show that even more than 70% of them actually sleep less than 8 hours a day, not meeting those recommendations. Previous studies have shown that such short sleep duration, and in some cases also its poor quality, could have a negative impact on the cognitive functioning of teenagers, including their attention and working memory capacity, which is how well we store and process information in our minds. What remains unknown is whether the same factors also influence the frequency of mind wandering among teenagers. And the goal of my study was to try to answer the question of whether sleep, working memory capacity, and mind wandering frequency are somehow related in teenagers. To do this, I performed several research sessions during which 162 high school students completed a procedure consisting of two experimental tasks and two research questionnaires. The first task was used to measure the working memory capacity of the participants. As I said earlier, working memory capacity is our ability to store and manipulate information in our minds. So in this case, the participant's task was to memorize the letters presented on the screen while also calculating simple mathematical equations in their minds. After presenting some of the letters and after solving some of the equations, the participants were asked to enter the letters that they were able to memorize in the order of the representation on the screen. The absolute value of the working memory capacity was the amount of correctly entered letters. The second task was used to measure the frequency of experiencing mind wandering in the participants. Participants were instructed to react to the digits displayed on the screen. The reaction was supposed to be pressing the spacebar button, except for the situation when the presented number was number 3. In that case, participants had to refrain from pressing the spacebar button and from any reaction. This task requires concentration, but with time, it can get quite monotonous. So it can promote the experience of thoughts unrelated to the task. To measure the frequency of such mind-wandering episodes, from time to time, in random moments of the task, the task stopped and the participants were asked a question of whether their thoughts are currently related to the task or if they are distracted and their thoughts are not related to the task they are doing. And the total frequency of experiencing mind wandering was the amount of answers indicating thoughts that were detached from the task. Next, participants completed a sleep questionnaire, which allowed me to measure the perceived sleep quality of the participants, the intensity of their problems with falling asleep and waking up, as well as their sleep duration. Next, the participants completed a mind wandering questionnaire,
which was yet another way to evaluate the frequency of experiencing mind wandering. The analysis of the data from those sessions provided some novel results on the relationship between sleep, working memory capacity, and the frequency of mind wandering in teenagers. As you can see on the presentation, I observed a negative correlation between the perceived sleep quality and the frequency of experiencing mind wandering. On the other hand, I also observed positive correlations between the problems with waking up and problems with falling asleep and the frequency of experiencing mind wandering. However, surprisingly, I did not observe any statistically significant correlation between the sleep duration of participants and their frequency of experiencing mind wandering. Lastly, I also observed a negative correlation between the working memory capacity of the participants and the frequency of experiencing mind wandering. These results show that the experience of mind wandering, the frequency of experiencing mind wandering among teenagers, is related to their personal subjective sleep experiences, like, for example, their perceived sleep quality, rather than the objective factors, such as, for example, sleep duration. This is an important observation, as the current debate on the relationship between the sleep and cognitive functioning of teenagers is mostly focused on the sleep duration. Sleep quality is often overlooked not only in the recommendations for sleep in teenagers, but also in scientific studies on this topic. While objective sleep indicators, like its duration, are a very valuable and important factor, in my opinion, my study suggests that it might be equally crucial to also include the subjective factors, such as sleep quality, in future research on this issue to make them more valuable more meaningful. Moreover, my results also show the possible importance of education of teenagers on their high quality and the healthy sleep. This education could potentially help alleviate the negative aspects of poor sleep quality and poor sleep hygiene on teenagers' cognitive performance in their daily life, and can be carried out by maybe some additional classes or workshops with experts working on the topic of healthy sleep. That is everything I would like to present. Those were the main points, and now I would be pleased to answer your questions. Bardzo się cieszę, że udało mi się zdążyć właśnie na tę pracę, ponieważ badanie jakości snu to jest coś, czym zajmowałam się przez 3 lata. Akurat ja badałam z anestezjologów i wpływ na pracę. Więc widzę, że my, niezależnie od tego, czy się jest anestezjologiem, czy studentem szkoły, liceum, to pokazuje to, że niestety ten sen ma znaczenie, regeneracja ma znaczenie i cieszę się, że ten temat jest podejmowany i zwraca się uwagę na to, że nie tylko badanie 30%, ale ten czas na regenerację jest ważny. Jeśli mogę, to bardzo gratuluję wyboru tematu i tej prezentacji. A tutaj pierwsza rzecz, to chciałam zapytać właśnie o te obiektywne metody badania. Co pan sam już o tym wspomniał, tak? Bo to było pierwsze, co mi się nasunęło, co można by jeszcze w przyszłości zrobić. A druga taka moja sugestia, bo to nie jest uwaga do tych czasowych badań, tylko bardziej sugestia na przyszłość, bo może też warto byłoby sprawdzić, to jest bardzo ciężkie, kogoś, kto nie ma tych zdrowych nawyków związanych z FM, zmusić do tego, żeby je miał. Ale można spróbować przekonać, żeby spróbować te same osoby w badaniu podłużnym, później jeszcze raz, tak? I wtedy moglibyśmy sprawdzić, jak duży udział faktycznie ma ten sen, jak duży wpływ ma na funkcje poznawcze, na uwagę i przekłada się to na ten mind wandering, tak? A ile jednak te takie czynniki trudniej modyfikowalne, czyli albo inaczej jeszcze trudniej modyfikowalne, bo tak jak mówię, zdrowy sen to już jest czynnik trudny do zmodyfikowania, ale jak na przykład już taka po prostu skłonność osobnicza, tak, do eksploracji ruminacyjnej i te inne cechy,
których nie jesteśmy w stanie zmodyfikować, jaki mają wpływ, bo myślę, że to mogłoby być ciekawe, czy faktycznie ta poprawa snu wpłynęłaby korzystnie, to znaczy jestem przekonana, że wpłynęłaby korzystnie, ale w jak dużym stopniu. Myślę, że to mogłoby być ciekawe. Gratuluję jeszcze. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Myślę, że funkcjonowanie poznawcze i uwaga, to jest też taki temat, który trudno zredukować tylko do tej płaszczyzny jego jakości, jego czasu trwania i zdecydowanie mamy tutaj wiele różnych czynników dotyczących stylu życia, dotyczących właśnie różnic osobniczych. Dlatego myślę, że warto je uwzględnić w tych badaniach. Chociaż myślę, że tutaj naturalnym następnym krokiem byłoby faktycznie na przykład zrezygnowanie z metod ankietowych na rzecz na przykład jakichś badań polisondograficznych, które umożliwiłyby takie dokładniejsze badanie snu i nie opieranie się wyłącznie na takich samoopisowych wartościach, co jest też tym naturalnym krokiem, który wraz z opiekunem mojej pracy, doktorem Krystianem Marzykowskim, planujemy w najbliższym czasie podjąć. Ja tylko jedno zdanie, bo tutaj doktor Baca jeszcze ma pytanie, ale sama bym chętnie wzięła udział w takim badaniu. I bardzo ładnie pan prezentuje. Widać taką swobodę mówienia i przygotowanie tematu, no, świetnie. Dziękuję bardzo. Znaczy też sama z własnego doświadczenia wiem, że zaczynając coś badać i zaczynając badać daną osobę, zwłaszcza badaniem ankietowym, otwiera mi oczy na wiele rzeczy i ta osoba badana sama zaczyna kontrolować swój sen i czasami to jest to, że nie trzeba zmuszać, ale wystarczy badanie ankietowe, żeby poszerzyć horyzonty osoby badanej. A teraz pytanie dość przewrotne. Jak u pana zmienił się sen i nawyki związane właśnie z tym, że pan to badał? Myślę, że to nie będzie zbyt wychowawczy przykład, ponieważ godzenie obowiązków szkolnych z prowadzeniem takich badań nie za dobrze wpływa na ilość wolnego czasu, chociażby który można poświęcić na sen. Aczkolwiek wracając jeszcze do tej pierwszej myśli, którą tutaj pani zawarła w tej wypowiedzi, myślę, że udział w tym badaniu już ma duże znaczenie dla chociażby zdrowego snu osób badanych, chociażby w związku z tym, że faktycznie widać było takie duże zaangażowanie osób badanych w to badanie. Udział zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi w tym badaniu był oczywiście nieobowiązkowy, a to, że wzięło w nim udział aż 162 osoby, to pokazuje, jak być może ciekawy ten temat wydawał się osobom, które uczestniczyły w tym badaniu. To była aktywność dodatkowa, to nie było nic obowiązkowego, nie było też w ten sposób wynagradzane albo karane. Stąd też właśnie myślę, że to też istotny czynnik. Ponadto ja też również przedstawiając te wyniki tego badania, chociażby w klasach, w których prowadziłem to badanie, również staram się wspominać o tych działaniach, które można uczynić, aby poprawić sobie jakość tego swojego snu. Osoby badane również bardzo aktywnie pytały o to, jakie są wyniki tego badania. Chciały się z nimi zapoznać, ponieważ myślę, że uwaga i zaburzenia, właśnie takie błądzenie myślami, czy też niska jakość snu i problemy ze snem, to są takie czynniki, które dotyczą bardzo dużej części populacji, są krytyczne do naszego codziennego funkcjonowania i w związku z tym także mogą być nam bliskie, interesujące, a moim zdaniem nie mówi się wystarczająco w naszym codziennym życiu. Dziękuję bardzo za pracę. Teraz poprosimy panią Alicję Janek zdalnie z pracą. Cannabis-based product in the treatment of autistic spectrum disorder. Pani Alicjo, prosimy włączyć prezentację. Jasne, już włączam. I można zaczynać. Okay, I am here with you today to shed light on a topic of immense importance, the utilization of medical cannabis in the treatment of autistic patients. Autism
spectrum disorder and its associated disorders present numerous challenges, and we are here to explore the potential of cannabis as a therapy. We know that endocannabinoid system plays a crucial role in managing emotions and social behavior. Dysfunctions in the system may have been linked to disorders associated with ASD. Consequently, medical cannabis has emerged as a potential therapy for alleviating primary symptoms of ASD. I conducted a comprehensive research search using PubMed, specifically focusing on publications regarding the impact of medical marijuana on ASD patients. To ensure reliability, we excluded reviews lacking solid evidence and case studies. Furthermore, our focus and centered on publications that emphasized the patient's quality of life, omitting those primarily focusing on comorbidities. In total, we identified 4 reviews and 7 studies that met our criteria. The majority of studies examined the effects of a CBD-rich cannabis extract. Both children and adults were included in these studies, with treatment durations lasting up to 28 months. Encouragingly, most studies demonstrated significant improvements in the majority of patients, indicating the potential efficacy of medical cannabis in managing ASD symptoms. The most common side effects were decreased appetite, sleep disturbances, and irritability, but decreased appetite was beneficial for patients who gained weight from other medications. Most side effects were mild to moderate, with a few patients experiencing manageable psychotic episodes, but long-term effects require further study. All reviews and studies confirm the safety and efficacy of cannabis for ASD treatment. Improvements include reduced behavioral disorders and improved communication, for example. Some studies show cognitive improvement, while some do not. Medical cannabis may allow tapering or withdrawal even of other medications. More research, especially, as I said, long-term effects is needed. And this is my bibliography. So to conclude everything, the exploration of medical cannabis as a treatment for ASD offers hope for individuals and families affected by these conditions. And let's continue our efforts to expand the knowledge in this field and develop safe and effective therapies that can improve the lives of autistic patients. Thank you for your attention. Bardzo dziękujemy za przybliżenie tego ciekawego tematu i zapraszamy do dyskusji. To ja mam pytanie od razu. Dzień dobry. Mogę mówić, tak? Jasne. Ja bardzo gratuluję pracy. Przepraszam, że spytam, ale ile pani ma lat? Pani tak młodziutko wygląda. O Boże, jestem na kamerce. Dobrze, no to... Okej. Okay. No, ja mam 16 lat i jestem w pierwszej klasie liceum, tak. To bardzo gratuluję ambicji i pozdrawiam koleżankę chyba obok, bo ktoś tam lukał i zerkał w trakcie pani prezentacji.
Było to dość urocze, ale do czego zmierzam? Ja mam nadzieję, że pani nie osiągnie na laurach tej pracy, tylko popracuje nad tym właśnie długoterminowymi skutkami stosowania medycznej marihuany, bo to jest mój temat, tutaj pani doktor Smolarczyk, który się wypowie. Natomiast ja czekam po prostu na kontynuację tej pracy. Gratuluję także doktorowi, panu Piotrowi, świetnego pomysłu, no i życzę powodzenia. Natomiast jeśli mogę mieć malutką uwagę, tak dla mnie, jako do osoby, która pisała pracę, prezentowała dla mnie też jako kobiety estetki, to na końcu bibliografii, jakby pani zamiast medu umieściła po prostu nazwę artykułu z tego PubMedu autorów, to dużo na uwaga na przyszłość, może będzie skorzystać, może będzie skorzystać i to tyle z mojej strony. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Jasne, ja również dziękuję. Dziękujemy pani doktor. Czy są jakieś pytania tutaj z sali? No mnie już pani doktor Łosko wywołała, to ja również tutaj chciałam pogratulować bardzo i wyboru tematu pracy. Na pewno ten temat, jeśli chodzi o CPD, jest no, teraz tematem, nie chcę powiedzieć modnym, ale tematem bardzo szybko się rozwijającym. Natomiast w populacji osób niepełnoletnich to jest wciąż temat jeszcze niedobadany. Tutaj ja wiem, że no, ten krótki czas prezentacji na pewno, nawet jeśli Państwo tutaj analizowaliście pod tym kątem też artykuły, to pewnie nie wystarczą, żeby to przedstawić, ale chciałbym uczulić na to, zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o kanabinoidy, to stężenie procentowe, jakie preparaty zawierają, jest bardzo istotne. Nie tylko jeśli chodzi o zaburzenia tutaj autystyczne, tylko w ogóle wszystkie zaburzenia psychiczne i to myślę, że to jest ważne, żeby na to zwrócić uwagę i też w jakiś sposób te preparaty, te badania posegregować, posortować, jeśli chodzi o procent stężenia CBD w tych preparatach, bo myślę, że też byłyby te wyniki tutaj różne i można by na to zwrócić uwagę, tak przypłaściwie. Jasne, właśnie nie dołączałam tego do prezentacji, ale w większości tych badań było to stężenie, no, proporcja CBD do THC 20:1, tak. Tutaj koleżanka jest właśnie psychiatrą, jesteśmy psychologami. Koleżanka właśnie jest psychiatrą, znowu też ma anestezjologami, więc w jednej i drugiej dziedzinie to zainteresowanie kanabinoidami jest coraz większe, zarówno w leczeniu chorób psychiatrycznych, jak i właśnie w leczeniu przeciwbólowym. Moje pytanie jest takie, skąd pani zainteresowanie kanabinoidami? Właśnie niekoniecznie kanabinoidami, ale mam w rodzinie jedną osobę chorującą na to zaburzenie i właśnie bierze ona leki i ostatnio przestała, bo zauważyła, że jak ta osoba to mówiła, to ciężko się tego słuchało, ale te leki były stworzone, żeby osoby autystyczne po prostu nie przeszkadzały innym w otoczeniu i to nawet pogarsza ich stan psychiczny, a tak od wewnątrz, ze środka. No. Bardzo mnie cieszy, że są mnie trochę budki, bo niestety obecnie zainteresowanie kanabinoidami wśród naukowców jest celem rozwoju i faktycznie znalezienia granic zainteresowania, a nie tylko traktowania ich jako używki rozrywki. Cieszę się, że z pani pobudy. To znaczy, no niekoniecznie, że w rodzinie jest taki przypadek, ale z drugiej strony cieszę ilość empatii pani. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Empatię i udział w dyskusji. A teraz poprosimy ostatnią autorkę, która już chyba do nas dotarła, panią Aleksandrę Kobyłecką z pracą Potential Use of Apple Cider Vinegar and Grapefruit Extract in the Prevention of Streptococcus Epidermidis Endocarditis.
I tutaj mogę przystąpić. Hello everyone. So my research was focused on the potential use of alternative substances in the prevention of Staphylococcus epidermidis infective endocarditis. And Staphylococcus epidermidis is a bacteria that's a part of a normal human microbiota, which means that it normally doesn't pose a threat to humans, but it becomes and may cause lethal infections in the cases of malfunctioning of heart valves. And it is especially dangerous in the case of patients who have undergone heart valve replacement procedure, because the cases of infective endocarditis caused by Staphylococcus epidermidis after these kind of procedures account for about 20% of all infective endocarditis cases. And currently, in the prevention of infective endocarditis in patients after the heart valve replacement procedure, antibiotics are used. But with the development of antibiotic resistance, I decided that probably it would be worth considering other options, not for treating infective endocarditis, but for preventing it, or maybe just using or adding some alternative substances instead, maybe not instead of antibiotics, but apart from antibiotics, to lower the doses of antibiotics given to patients, hence allowing for lowering the development, the rate of development of antibiotic resistance in Staphylococcus epidermidis. And I decided to choose three substances whose effectiveness was earlier proven in other research papers against other bacteria or fungi or in wound healing. And I chose grapefruit seed extract, apple cider vinegar, and chamomile extract. And in order to examine these substances, I conducted preliminary tests. And I have chosen these three concentrations for each of these substances to find a concentration that will fully inhibit bacterial growth. And in order to examine this, I used two methods to measure bacterial growth. The first one was a colony forming units, which allowed me to see whether the substance was effective in causing bacterial cell death. And the second method was optical density. So I measured the change in optical density of bacterial solutions over the period of 24 hours. This allowed me to see whether the substance was effective in inhibiting bacterial growth, but not necessarily causing bacterial cell death. And these are the results from the colony-forming units. Here you can see that apple cider vinegar was effective in all three concentrations, grapefruit seed extract in the two higher concentrations. I have also conducted statistical tests, so ANOVA test and von Ferrani correction, to determine whether the inhibition of growth was, or the causing of the bacterial cell death was statistically significantly different from the control group, which you can see on the left. And in the case of chamomile extract, similarly to grapefruit seed extract, also the two higher concentrations were effective in causing bacterial cell death. And in the case of optical density, I observed that apple cider vinegar and grapefruit seed extract effectively inhibited Staphylococcus epidermidis growth in all three concentrations, but chamomile extract seemed to promote bacterial growth, which was inconsistent with what I found in the colony-forming unit samples, where I measured the bacterial growth using colony-forming units. So about the conclusions from my research, I have been able to show the effectiveness of apple cider vinegar and grapefruit seed extract against Staphylococcus epidermidis. But since the results for chamomile extract were inconsistent, further tests and further research would have to be done in that area.
And I have also used reference strains of Staphylococcus epidermidis, mainly due to safety reasons, but I believe that it would be worth using strains obtained from from hospital conditions in further tests, and also testing this on epithelial tissue is worth considering, because the way in which these substances could be used as a preventive measure would be through oral administration, because most Staphylococcus epidermidis bacteria gets into the bloodstream through small scars or injuries, for small injuries in the oral cavity. So that's my idea for this research, and I hope to continue that in the future. Thank you. Bardzo dziękuję przede wszystkim ja za interesującą pracę. Mam dla mnie zła, jestem się interesuje, powiedzmy, medycyną naturalną. Też bardzo mi się podoba sposób pani prezentacji, nawet pomyłka na końcu, to każdy ma pomocą do błędów, tak proszę się tym nie zjednoczeniem nie poddawać. Każdemu z nas zdarzył się takie, powiedzmy, profilnie to nazwę mikroudar podczas prezentowania jakiejś formy prezentacji, także proszę się nie przejmować. Ja bym chciała tylko dodać, że ekstrakt z grejpfruta bardzo dobrze też działa przeciwprzemiczu i na układ karmowy i na grzybicie skóry, więc ja myślę, że grejpfrut ma bardzo niewykorzystany potencjał, poza tym, że jest bardzo dobry. Także liczę, również czekam na pani dalsze prace w tym zakresie. A jeszcze dodam na końcu, że pozdrawiam z Warszawy, zauważyłam, że pani jest z Warszawy, z Lizą Pocorego, także mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś. Tak. Ja tylko chciałam dodać, że też to nie jest tak, że po prostu sam grejpfrut ma takie właściwości sam w sobie, tylko właśnie to muszą być albo przede wszystkim pestki z grejpfruta zawierają polifenole głównie, flawinoidy, które właśnie odpowiadają za taką działalność tej substancji. Tak, bardzo tak. Dokładnie tak, również się zgadzam. Gdyby pani była zainteresowana, bo nie wiem, jakiego ekstraktu pani używała, to Czesi by naleźli używało, tak jak wiecie. Interesuje troszkę, to jest citrokapka tak zwana. To jest dokładnie wydział z pestek grejpfruta. Czy tutaj też do audytorium szerokiego, do szanownej publiczności, to zachęcam się również do zainteresować. Jeszcze raz pracuję. Pod wrażeniem absolutnym jestem i sposobu prezentacji i w ogóle pracy. A z pytań, czy te stężenia, które pani wybrała, były właśnie wybrane na podstawie literatury, z którą się pani odczytała? I czy ma pani jakieś pomysły też na przykład na podstawie literatury, którą gdzieś tam pani przeszukała, jakie konkretnie substancje chemiczne w tym cytrze i w tym wywarze, czy z pestek grejpfruta, czy z rumianku rzeczywiście mogą mieć takie działanie, które tu pani zaprezentowała. Tak, więc jeśli chodzi o stężenia, które ja dobierałam, no to z racji tego, że nie było wcześniej badań konkretnie na tych bakteriach, to a też na przykład część z tych substancji w ogóle nie była wcześniej badana stricte tak na bakteriach, tylko na przykład przeciwko grzybom, to ja zdecydowałam się przeprowadzić takie wcześniejsze testy i tam badałam trochę inną metodą, bo stosowałam po prostu metodę mierzenia stref inhibicji, to było dla mnie najprostsze też i zobaczyłam po prostu, które stężenia spowodowały zahamowanie wzrostu i na tej podstawie zdecydowałam się wybrać właśnie te trzy rozcieńczenia każdej substancji. Natomiast jeśli chodzi o to, co odpowiada za to działanie, no to w przypadku octu jabłkowego, no to jest to przede wszystkim kwas octowy, a w przypadku ekstraktów roślinnych są to przede wszystkim polifenole, które no, mają bardzo różne działanie, bo i też mogą na przykład wnikać do bakterii, obniżać pH i po prostu hamować szlaki metaboliczne. Tutaj właśnie pani pokazała, że się bardzo fajnie pani poczytała rzeczywiście i zapoznała ze swoim tematem i za to też gratulacje.
Tak bardziej z komentarzy, no to tak, jak statystyk słyszy poprawka mentalnego, to już w ogóle ma takie statystyka wiem, po prostu wyższa oczywiście, ale to już tak trochę góra kompusenią. I coś jeszcze chciałam powiedzieć, może mądrego, ale mi chyba myśl uciekła. Różnych rzeczy. Ale to już nie będę przedłużać. Jak mi wróci, też ewentualnie się dorwę do mikrofonu. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za tą prezentację. A teraz poproszę panią tutaj doktor Górek o podsumowanie sesji na koniec jako przewodniczącą składu. To dobrze, żeby być stany, żeby było tak bardziej uroczyście. Znaczy, nie wiem, czy już zauważyliście, ale ja generalnie lubię mówić, więc mam mikrofon w czasie, to go wykorzystam. Ale przede wszystkim, słuchajcie, gratulacje dla wszystkich uczestników i wszystkich opiekunów tych prac, bo tutaj naprawdę dobry mentor w liceum też otwiera wiele drzwi i no, ja też brałam udział w olimpiadzie biologicznej i też miałam wspaniałego biologa, wspaniałego mentora, który tam mógł mi hodować bakterie w szkolnej piwnicy, więc jakby właśnie z kolami formik unic i różnymi rozcieńczeniami, szarkami bez jego i próbówkami byłam bardzo zaprzyjaźniona. Fantastyczne wspomnienia. No i słuchajcie, jesteście pionierami, tak? No bo to pierwsza taka sesja licealna i to, że tych prac było tak dużo i to, że było tak świetne, to myślę, że wszyscy mieli nadzieję, a nikt się nie spodziewał. Więc nasze oczekiwania najwyższe, myślę, przekroczyliście. No i słuchajcie, co? No zapraszamy na siun. Bo jak już tu jesteśmy, to musimy trochę, nie? Zareklamować nasze uczelnie. A tutaj naprawdę właśnie w kwestiach naukowych można się rozwijać. Tutaj właśnie no, część osób z nas tutaj w komisji, tak robimy doktoraty na różnych katedrach. Ci, którzy nie robią doktoratów, też zęby zjedli na badaniach naukowych publikowanych za, wiecie, grupę Impact Akcji, tak? Więc no, każda z nas trochę rzeczy już właśnie każdy z nas już tutaj dużo rzeczy w tej nauce zdziałał i mam nadzieję też jeszcze dużo rzeczy zdziałać. No i zapraszam do współpracy. Jak nie z nami, to z innymi tutaj wybitnymi naukowcami, którzy nauczyli mi bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy. Również się bardzo cieszymy, że przybyliście. Zapraszamy jeszcze jutro do udziału w warsztatach i w oficjalnym zakończeniu konferencji jutro o 16:15, na której zostaną ogłoszone wyniki. Dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze do wspólnego zdjęcia. Zapraszamy na koniec.